Dzień dobry, kochane dzieci. Witajcie na lekcji kształcenia słuchu. Proszę, żebyście otworzyli sobie zeszyty i przepisali lekcję. Lekcja 19, temat sekundy, budowa. Czyli będziemy budować już sekundy. Już nie tylko rozpoznawać, ale też i budować. Także coraz takie trudniejsze ćwiczenia już będą do wykonania. No i proszę, najpierw rozpoznajemy ze słuchu, tak żeby się uczyć słuchać. Klasa gotowa. Proszę, pierwsza osoba idzie do odpowiedzi. Wpisujemy sekundę małą lub sekundę wielką w pierwszą kratkę. Brzmi sekunda wielka, kiedy dźwięki są grane razem, czyli harmonicznie. Dziękuję bardzo. I kolejna osoba do odpowiedzi. O, tutaj już żołnierz przychodzi. On też chce rozpoznać, jaki to interwał. Skąd żołnierz pójdzie? Do której sekundy? Do małej. Sekunda mała. Następna osoba. Przychodzi, słucha. Sekunda mała i wpisujemy sekundę małą w czwartą kratkę. Kolejna osoba do odpowiedzi przychodzi. Dinozaur bardzo chce odpowiadać, bardzo chce posłuchać, którą sekundę teraz zagram. Zdecydowanie. Mówi, że chciałby też zjeść to samo na śniadanie. To sekunda wielka. Teraz przystępujemy do drugiego ćwiczenia, w którym należy zbudować sekundę małą lub wielką od podanego dźwięku. I proszę, pierwszy przykład.
budujemy sekundę wielką od dźwięku D. Poszukamy dźwięku D, tutaj, może najpierw na tej klawiaturze pianina. D. I mam dwa półtony w górę. Raz, dwa. Raz, dwa. Jest to dźwięk E. I wpisujemy dźwięk E. Teraz w drugim przykładzie wpiszcie sobie dźwięk H. Raz kreślę. Poszukamy tego dźwięku na klawiaturze pianina. H i jeden półton od H idziemy i znaleźliśmy się dzięki temu na dźwięku C. Sekunda mała. Od dźwięku A chcemy zbudować sekundę wielką w górę. Szukamy zatem dźwięku A. Jeszcze raz, tu jest C. C, C, D, E, F, G, A. Tak? I teraz dwa półtony. Raz, dwa. I znaleźliśmy się na dźwięku H. Ponieważ sekunda wielka ma dwa stopnie i dwa półtony. I przechodzimy do następnego przykładu. Zaczynamy od dźwięku E. Automatycznie który dźwięk możemy wpisać? W ciemno. Jak myślicie? Pierwszy najbliższy w górę, czyli dźwięk F. A teraz sprawdzimy, czy to jest sekunda mała, czy nie. F. Pewnie i nawet brzmi, no brzmi, bo musi brzmieć tak jak sekunda mała. Tak, teraz sekunda wielka od dźwięku C. Prawdopodobieństwo graniczące z pewnością jest takie, że wpisujemy tutaj dźwięk D i sprawdzamy jeszcze, czy od dźwięku C do dźwięku D mamy dwa półtony, no i mamy C, raz, dwa. I sprawdzamy, czy brzmi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Brzmi tak jak cały ton i brzmi, można zaśpiewać piosenkę. W sekundzie wielkiej. Teraz jeszcze kilka przykładów budowy sekund w dół od dźwięku C dwukreślnego. Może tym razem przeniosę się tutaj. Raz, jeden półton i jestem na dźwięku H. Od dźwięku H mamy zbudować sekundę wielką. Dwa półtony tym razem. Raz, dwa. I wpisuję dźwięk A. Od dźwięku F buduję sekundę małą w dół. F. Oczywiście mówiłam, że sztuką jest, żeby jak najszybciej ten dźwięk F znaleźć. F na klawiaturze E. Jeden półton. F, E, sekunda mała. I od dźwięku E trzeba zbudować sekundę wielką w dół. E i mamy dwa półtony. Raz, dwa. E i D. Tak, i proszę przepisać. Grać, śpiewać sobie te interwały. Bawić się w te sekundy. Można losować na przykład. Wylosuje się wielką, no to trzeba sobie zaśpiewać ją w górę. Jeżeli wylosujemy małą sekundę, to śpiewamy małą sekundę w górę. Można i też w dół. To już jest dla odważnych, ale jak najbardziej można. Jak najbardziej. Ja pokazywałam ostatnio, na ostatnich lekcjach, które fragmenty piosenek nam w tym pomagają, to w dalszych lekcjach, w dalszych klasach będziemy sobie kształcić taką umiejętność śpiewania, intonowania właśnie tych interwałów, sekund i nie tylko w dół, nie tylko w górę.
I w ćwiczeniu, to znaczy w zadaniu domowym, należy oznaczyć interwały odpowiednim symbolem. Czyli jest to albo pryma, albo oktawa, albo sekunda mała, albo sekunda wielka. Ja może jeszcze tutaj omówię cztery pierwsze przykłady. Dźwięk D i E. Zresztą zaproszę jeszcze tutaj, o, zaproszę panią Prymę i panią Oktawę. Pryma ma 0,5 tonów, czyli ten sam dźwięk się powtarza, a oktawa ma 12,5 tonów. Tak? Czyli przenosimy dźwięk o oktawę wyżej, czyli jest to bardzo duży skok. Poznaliśmy sekundę małą i sekundę wielką. Proszę, dwa dźwięki ułożone kolejno obok siebie, to musi być sekunda. Można wpisać sobie sekunda i teraz jaka? DE, raz, dwa, sekunda wielka. Duży skok, dźwięki E i E. E raz kreślne, E dwukreślne. E raz kreślne, E dwukreślne. Raczej to będzie oktawa. Dźwięki powtórzone, A dają nam interwał prymy oraz dźwięk H i C. H, C. Ile pół tonów? Raz, jeden kroczek, jeden pół ton. Wpiszcie sobie sekundę małą. A reszta, resztę przykładów proszę sobie rozwiązać w domu. Na zadanko. Chociaż właściwie ja tak mówię w domu już automatycznie, ale przecież my ciągle jesteście w domu. Samodzielnie. O. I proszę przepisać lekcję. Żegnamy się z naszymi interwałami. Z klasą, która bardzo polubiła te interwały. Lubi się z nimi bawić. Dziękuję serdecznie wszystkim za lekcję. Do widzenia.